kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. Dziewięciodniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Dzień 9. Użyj także, jeśli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do ratowania twoich biednych dzieci, biednych grzeszników. Czy widziałeś kiedyś figurę Matki Bożej, która stoi na kuli ziemskiej, a pod jej stopami znajduje się wąż? To ten sam wąż, który kusił w raju Adama i Ewę. Ma na imię szatan. Dzisiaj również namawia on do złego wszystkich ludzi na całym świecie. Jak widzisz, niepokalana depcze jego głowę. Oznacza to, że szatan nigdy nie zwycięży tych, którzy są blisko niej. Pan Bóg zapewnił zwycięstwo Matce Bożej. Niepokalana jest o wiele silniejsza niż całe zło świata, piekło i szatan. Czy myślisz, że wąż da się tak po prostu pokonać? Nie. Próbuje zaatakować, zranić niepokalaną. Niewiele może zdziałać. Jedyne, co udaje mu się zrobić, to kąsać jej piętę. Czy wiesz, co to oznacza? Pięta jest symbolem wszystkich dzieci niepokalanej. Szatan, nie mogąc w żaden sposób wygrać z Panem Bogiem i Jego cudowną Matką, atakuje dzieci Boże, żeby się zemścić. Chce on, aby dzieci niepokalanej bardzo się go bały, a przez to nie chciały słuchać swojej mamy. Prawda jest jednak taka, że tylko niepokalana potrafi zniszczyć węża z raju. Każde dziecko powinno zawsze jej słuchać i robić wszystko, o co prosi. Wtedy wąż nie zrobi krzywdy. Kiedy się boisz lub wydaje ci się, że nie dasz rady być grzecznym dzieckiem, wiedz, że to właśnie ten wąż może syczeć ci do ucha i próbować cię oszukać. Często to on mówi ci, że nie dasz rady. Dlatego pamiętaj, aby nigdy nie poddawać się zniechęceniu. Szatan będzie próbować cię okłamać. Może chcieć cię przekonać, że polecenia rodziców lub nauczycieli są dla ciebie niedobre. Może ci podpowiadać, że dorośli są złośliwi. Musisz być bardzo uważny. Odważnie stawiaj czoła takim próbom. Nie daj się oszukać. W takich sytuacjach zawsze wołaj niepokalaną. Ona ci pomoże. Prawdą pokona kłamstwo. Przegoni węża, a ciebie przytuli mocno do swojego niepokalanego serca, gdzie zawsze będziesz bezpieczny. Zapamiętaj do końca życia. To bardzo ważne. Jeśli szczerze oddasz się niepokalanej, zły wąż nie będzie mógł uczynić ci niczego złego. Ona zawsze będzie przy tobie, by cię bronić. Jest twoją najukochańszą i najtroskliwszą matką. Będzie trzymać cię na rękach, do których głowa węża nigdy nie dosięgnie, bo znajduje się pod jej stopami. A co z innymi dziećmi? Tymi, które nie znają swojej mamy. Czy one też są bezpieczne? Nie. Są w ogromnym niebezpieczeństwie. Trzeba je ratować. O pomoc niepokalana prosi również ciebie. Święty Maksymilian Kolbe był jednym z największych rycerzy niepokalanej. Pokazał swoim życiem, że prawdziwy pomocnik Matki Bożej powinien być gotów na nieprzyjemności ze względu na służbę niepokalanej. Pewnego dnia święty był świadkiem skazania na niesprawiedliwą śmierć pewnego ojca rodziny. Mężczyzna bardzo bał się o swoich bliskich. Płakał i prosił o litość. Święty Maksymilian
był bardzo odważny. Zapytał, czy może umrzeć zamiast skazanego mężczyzny. Oddał swoje życie, aby ratować obcego człowieka. Zobacz, jak podobny stał się do Pana Jezusa, który oddał swoje życie za wszystkich grzeszników. Wiesz już, że niepokalana może i bardzo chce Cię wychować. Powinieneś z tego korzystać z radością, szukać u niej pomocy, aby chronić siebie i innych. Ona nauczy Cię dzielnie znosić wszystkie utrapienia i nieprzyjemności, którymi lubi straszyć szatan, obdarzy Cię odwagą w walce o dusze biednych grzeszników. Ona zna wszystkie podstępne sztuczki szatana i jego przebiegłość. Twoja mamusia wie doskonale, jak go pokonać i pragnie użyć do tego celu również Ciebie. Pokażę Ci, jak opanować uczucia nadmiernej śmiałości oraz tchórzostwa, abyś mógł bronić siebie i innych przed złem. Ona chce, abyś i Ty poznał taktykę węża, a następnie mówił o niej innym. Dzisiejszą wskazówką dla Ciebie jest męstwo. Słuchając niepokalanej, niestraszne będą dla Ciebie walki ze starym wężem. Będziesz szybko zbliżać się do nieba, niesiony na jej niepokalanych rękach, czując się z nią całkiem bezpieczny, będziesz zachęcać innych do naśladowania Ciebie. Możesz być pewien, że Twoja królowa jest zawsze z Tobą, by Cię wspierać. Ona osobiście szkoli swoje wojsko. Ofiaruj się jej, bez najmniejszej obawy. Ona pragnie Cię widzieć swoim pomocnikiem, żołnierzem, wiernym rycerzem. Rozważania. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś w domu swojego dobrego kolegi. Chcesz porozmawiać, pobawić się, bo rzadko się widujecie. Proponujesz różne zabawy, nawet wyjście na boisko, ale twój towarzysz nie jest niczym zainteresowany. Ciągle tylko spogląda na telefon i sprawia wrażenie, jakby nawet cię nie słuchał. Dziwisz się temu i pytasz w myślach niepokalaną. Dlaczego właściwie ten kolega tak źle cię traktuje? Twoja królowa postanawia zdradzić ci jedną z taktyk szatana. Dostrzegasz, że ten stary wąż wije się wokół twojego kolegi i szepcze mu do ucha. Zobacz! To o wiele ciekawsze. Nie pozwól innym mówić, co nasz boisko. Boisko jest nudne. Lepiej zostać w domu. Nie wiedzą, jak fajną zabawą jest telefon. Nie zrozumieją cię. To o wiele ciekawsze. Nie pozwól innym mówić, co masz robić. Boisko jest nudne. Lepiej zostać w domu. Inni nie wiedzą. Nie wiedzą, jak fajną zabawą jest telefon. Po krótkiej chwili zaczynasz rozumieć, że twój towarzysz nie spędzi z tobą czasu. Postanawiasz pobawić się z kimś innym. Wychodząc z jego domu, prosisz niepokalaną. Mamusiu, pomóż mu pokonać tego wstrętnego węża. Proszę cię, z całego serca. Następnego dnia zostałeś zaproszony na boisko, gdzie przybyli wszyscy twoi koledzy. Bawicie się i wszyscy są bardzo radośni. W pewnym momencie zauważasz kolegę z dnia poprzedniego. Siedzi sam na nieco oddalonej ławce, w ręku ma telefon. Machasz do niego ręką, aby dołączył do was. Nagle zza twoich pleców słyszysz głos swoich kolegów. Zostaw go! Niech sobie siedzi! On zawsze bawi się tylko swoim telefonem.
Zrozumiałeś, że zbyt częste używanie telefonu spowodowało oddalenie się od chłopca wszystkich kolegów. Nikt już nie chciał się bawić z tym biednym dzieckiem. Nie boisz się, że koledzy będą się z ciebie śmiać. Odważnie tłumaczysz, że trzeba pomagać innym pokonywać swoje słabości, kochać wszystkich, niezależnie od tego, jacy są. Niestety, nikt cię nie zrozumiał. Westchnąłeś więc do niepokalanej. Mamo, ratuj. Potrzebna twoja pomoc. Próbujesz jeszcze raz zachęcić kolegę, aby odłożył telefon i dołączył do was. Nic z tego. Chłopiec woli telefon. Idziesz biegać dalej. Kilka chwil później jedno z biegających dzieci upada, więc musi zejść z boiska. Brakuje zawodnika do ciągle trwającej gry. Ku zaskoczeniu twojemu i innych dzieci podbiega do was chłopiec z oddalonej ławki. Tym razem już bez telefonu. Chłopiec usłyszał wcześniejsze słowa bawiących się dzieci i zrozumiał, że przez telefon stracił prawdziwych kolegów. Podpowiedziała mu to oczywiście niepokalana, którą prosiłeś o pomoc. Tym razem chłopiec postanowił wygrać mecz i odważył się odzyskać to, co kiedyś utracił. Prawdziwych, nie wirtualnych znajomych. Co myślisz o zachowaniu innych dzieci? Jak oceniasz zachowanie chłopca z telefonem? A czy ty używasz czegoś nadmiernie? Masz odwagę, by sobie tego odmówić? Czy chciałbyś prosić o coś niepokalaną? A może coś jej obiecać? Ćwiczenie. Drogie dziecko, widziałeś już piekło, do którego wpadają biedni grzesznicy. Zobaczyłeś walkę niepokalanej ze starym wężem. Wiele razy słyszałeś już, że jedynym ratunkiem jest niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny. Czy rozumiesz jednak, na czym polega ten ratunek? W jaki sposób szukać pomocy w niepokalanym sercu Maryi? Po pierwsze, ważne, abyś sam nigdy nie ranił tego serca swoimi grzechami. Zawsze był posłuszny i próbował robić wszystko, by to serce pocieszyć, rozweselić. Po drugie, bardzo ważne jest, żebyś pragnął ukochać niepokalaną i Pana Boga jak najdoskonalszą miłością, taką samą miłością, jaką kocha ich Pan Jezus. Musisz więc starać się naśladować we wszystkim Pana Jezusa. Po trzecie, musisz bardzo ukochać inne dzieci niepokalanej, wszystkich bliźnich, niezależnie od tego, jacy są. Musisz odważnie przedstawiać niepokalaną innym dzieciom. Wykorzystuj do tego różne talenty i zdolności, które dał ci Pan Bóg. Jeśli ładnie śpiewasz, śpiewaj o Matce Bożej. Śpiewaj dla niej. Jeśli umiesz rysować, możesz rysować jej portrety. A może potrafisz ładnie opowiadać różne historie? Opowiadaj koniecznie o niepokalanej. Z pewnością masz wiele różnych pomysłów. Pan Jezus pomagał swojej mamie, używając wszystkich swoich talentów. Na jej prośbę przemienił nawet wodę w wino. Spróbuj dzisiaj zastanowić się, jaki jest twój największy talent i w jaki sposób mógłbyś nim służyć niepokalanej. Gdy już znajdziesz, nie zwlekaj. Zacznij go wykorzystywać od razu. Prosimy o pomoc niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.